Siemano widzowie, witam was w dzisiejszym materiale na moim kanale. Od czego dzisiaj od razu zaczynamy? Bo zaczynamy z grubej rury. Od kapusty pekińskiej, którą wiele osób mi mówiło, że to nie ma prawa się udać. No i popatrzcie jak ona wygląda, bo tak naprawdę dzisiaj minął tydzień od posadzenia. Tadam, tak się prezentuje. Popatrzcie, tu jest moja noga dla porównania. Tu macie moją rękę dla porównania. No wygląda to naprawdę ładnie. Rośnie jak na drożdżach i widzimy przeklętą mozaikę w glebie. Co to nam takiego mówi? Patrzcie, tu jest mokro jeszcze, co nie? Tu też jest jeszcze mokro, ale popatrzcie, tu jest tak sucho, że kapusta po prostu, no, nie urosła, bo nie miała wody. Tutaj nawet wynikła trochę, co nie? Gdzie nie, gdzie jest ładna, tam gdzie podsiąkła woda jest fajnie, tu gdzie nie ma wody jest lipa. Ale teraz po prostu idealnie widać tą całą mozaikę w glebie, o której wam mówiłem w poprzednim materiale. Sadząc tą kapustę bardzo się bałem o jakieś szkodniki typu robaki, w ogóle wszystko, ślimaki, że to będzie chciało mi zjeść, no bo to jest jesień już. Już mamy na upartego, można powiedzieć, że październik. No i wiecie, te wszystkie muszki, to wszystko się pakuje do tego tunelu, bo tu jest stosunkowo cieplej. Ale największym problemem okazują się być myszy, które też pakują się na potęgę po prostu do tunelu i obgryzają tą moją kapustkę. Ale powiem wam, że jak po tygodniu ta kapusta właśnie tak wygląda, to moja perspektywa patrzenia na nią urosła bardzo, że to jednak może się udać. Ale co dzieje się gdzie indziej? No bo już się w sumie ściemnia i muszę to też nagrywać tak w sumie bardziej na szybko. No, na upartego mogę wam powiedzieć, ludziska, śmiało, że kończy się sezon warzywniczy w Polsce. Tak naprawdę z pomidorów czy coś polnych, no to już ich praktycznie nie ma. Papryka też już powoli robi out. Znaczy się powoli robi out. Jak patrzyłem sobie po TikTokach w zeszłym roku, jakie dodawałem, co nie, to paprykę, krzaki wyrywałem dopiero 15 listopada. Mamy 1 października, czyli jeszcze gdzieś tak myślę miesiąc czasu będę męczył się z tą papryką. Ale nie wszędzie. Tutaj mamy resztki papryki. Papryka też już powoli ucieka. Połowa tunelu już wyrwana, jak widzimy. Miała być zlikwidowana wcześniej, ale wyskoczyła trochę innej roboty. No i tak to teraz jest, że pół tunelu jest wyrwane, pół już tutaj, że tak to powiem, gnije na tych stertach, a pół jeszcze zostało. W planach w tym tunelu była jeszcze rzodkiewka, ale troszkę się cykam i chyba wolę posiać tutaj poplon albo zdjąć już całkiem folię, żeby już mieć jeden tunel po prostu z głowy. Prędzej zdejmę tą folię, nawet nie będę siał poplonu. No, tak bywa czasem, jednak nie udało się ze wszystkimi planami, ale ja jestem lekko falony, także jak posieję rzodkiewkę, to nawet się nie zdziwcie, ludziska. Natomiast pamiętacie, tutaj były ogórki, obok pomidory i tam dalej ogórki. No jak widzimy, no nie ma już tutaj nic, wszystko zostało zdjęte, zostało tylko uprawić tą ziemię. Tam jest groch, on już cały obrywany, zazwyczaj krzaki wyrywaliśmy, ale w tym roku postanowiliśmy, że jednak krzaczki zostaną. Wężyki dodatkowo już zebrane, wszystko. Dzisiaj w nocy ja już to będę uprawiał, żeby po prostu to wszystko, no już sobie tam powoli leżało. Nie wiem, czy nie posieję tutaj owsa tak tylko po to, żeby sobie był. Bo nie wiem, czy wiecie, ale jeśli chodzi o warzywa, na poplon według mnie dobry jest owies, bo zabija bardziej te, jak to się mówi, bakterie odglebowe. Bakterie, no choroby odglebowe, wszystkie tam bakteryjne i tak dalej. No. I owies pod tym względem jest najlepszy, ale on jest tylko właśnie dobry pod tym względem. Jeżeli chcecie jakiś większy plon czy coś, no to zazwyczaj, tak jak zawsze się mówi, no wszystkie jakieś grochy, nie grochy, łubiny, to wszystko też będzie sztosem. Tak jak mówiłem, wężyki już zebrane z pola. O, moja bluza, trzeba ją zabrać, żeby nie gniła, bo ja tak lubię czasami zostawić. Tu jest mój tunel hańby, którego nie zdążyłem podwiązać i on praktycznie cały leży. Ale plon wydał. Jak na razie na 1 września mamy plon z tunelu na poziomie 1800 tony, nie licząc oczywiście tych dwóch, co wywaliłem. Liczę na 8 tuneli, odjąłem po prostu 800 kg, we 400 kg dał papryki ten i 400 kg dał tamten, co nie? I to, co zostało, to co resztę zawiozłem na skupy równe, na jedynkę, dwójkę, krajankę, jak na razie jest to na 800. Niektórzy mają 2 tony ładnej z tunelu, ja niestety tak nie mam, ale kolejne błędy już u siebie zauważyłem.
to co, chcielibyście serię odnośnie moich błędów, które popełniłem w tym roku, żebyście też takich nie popełnili? Według mnie spoko temat nawet. Mamy do wyboru ogórka, paprykę, pomidora. A, jeszcze pewnie was interesuje w ogóle, co ja zrobiłem z krzakami pomidora tego polnego. Otóż wyrwałem je, zawiozłem na jedno miejsce i podpaliłem. Czyli tak jak to się zawsze po prostu robiło. Dlaczego? No po prostu moje pomidory w tym roku zjadła ta zaraza ziemniaczana i nie widziałem sensu po prostu ich trzymać na polu czy coś. No bo tam niby pomidory jeszcze było, połowę się wywalało, połowę jeszcze szło, ale nie widziałem sensu po prostu już, żeby to trzymać i wolałem zakończyć ten sezon wcześniej. Jesteśmy w tunelu z pomidorami i przez gąszcz tych pomidorów, które tu widzimy, już musiałem włączyć lampę. Ale jak się prezentują? No tak się prezentują. O, urwałem. No popękane, ale to już głównie przez rosy, które mamy. I pewnie was jeszcze ciekawi, czy te pomidory na dole zdążyły urosnąć. Zdążyły urosnąć, ale czy dojrzeją? No to już jest inne pytanie. Natomiast malinowej podługowaty. Najgorsze zażenowanie tego sezonu. Już go nawet nie rwiemy. To jest po prostu żart, co się z tym pomidorem dzieje. I tutaj stała się rzecz straszna. Jak widzimy, pękł jednak sznurek pod naciskiem pomidorów. No popatrzcie, przerwał się. No co za negus, leżą tutaj krzaki. No szkoda, na szczęście dobrze były przewiązane za każdym razem na rurce. A nie, tutaj też na tej rurce strzelił. Tylko tam i tam było przewiązane. Czyli lipa, ale ważne, że coś jednak jeszcze przeżyło. No i co, no zaraza ziemniaczana powoli pojawia się oczywiście w redpirach. I przejdziemy teraz tutaj. Co my tutaj mamy? Tu mamy honeymoona. No co, no honeymoon jak honeymoon, ładny krzaczek, co nie? Już na nim pomidorów nie ma, tam u góry jeszcze coś. A, ogólnie pomidory u mnie były zakończone, w sensie, że był urwany na łepetynka. Tylko puściło wilka i później się nie dopilnowało i popatrzcie, jak to wygląda mniej więcej na innych krzakach. Jaki z tego wniosek? Po prostu w przyszłym roku celuję już tylko w odmiany F1. Pewnie to będzie Belladonna i Honeymoon, bo według mnie to są idealne odmiany, które mogą być w tunelu i polecam je każdemu. Dodatkowo te sznurki, które mamy o tutaj, trzeba je będzie wymienić na druty. To też jest podstawa. No i wiecie co, tak? Nie wiem, czy to widać, że już mi para z ust leci. Przydałoby się już powoli coś tutaj porobić i chyba przymykać te tunele, bo jednak zimno już jest po prostu. Ale to jest świeże. Ja tego nie widziałem. Patrzcie, kolejne sznurki zerwane. To musiało dzisiaj piznąć, jak nie w najbliższym czasie. No, ostatnio jak było urwane, tego nie było. No hit, powiem wam. No... Jednak druty u góry to podstawa, nie ma co się ze sznurkami bawić, bo to jest strata po prostu czasu. No ale co, no jest jak jest. W zeszłym roku nie miałem takiego problemu, bo też nie było na ogólnie takiego plonu pomidorów, co nie? Wyglądało to dużo gorzej i można powiedzieć, że o tę porę już cały tunel był wywalony, bo zjadła go zaraza ziemniaczana. No i jesteśmy w papryce, w tym takim tunelu, moim najlepszym, że tak to powiem, który był podwiązany odpowiednią ilość razy, ale nie był ogłowiony. I to jest największy problem. I powiem wam, że jak tak teraz patrzę, no to popatrzcie, tu mamy papryki, które one nigdy nie zdążą już dorosnąć, bo jest za zimno po prostu już na paprykę. A te, które są bardziej w spodzie, nie mają jak się dojrzeć. Ale ogólnie no to jeszcze tragedii nie ma. Jeszcze coś tu jest czerwono, co nie? To jest jeszcze do rwania. Także fajnie jest, ważne, że coś się rwie, no mówię, czyli plon jeszcze będzie się z tuneli zwiększał. Ciekawe, czy dobije do 2,5 tony, bo według mnie no to już nie, no bo już jest za zimno. Tylko mówię, największy problem to jest taki, że nie ogłowiłem tych tuneli. Jednak, aj, szkoda po prostu gadać. Jakbym to zrobił od razu, to by było dużo lepiej, bo mówię, no... Ta papryka może jeszcze dorośnie, szczególnie jak będę znów tunel w tym roku kończył 15 listopada, co nie? No. Myślę, że w sumie no to już w niedługim czasie będziemy zamykać te tunele, żeby po prostu tutaj w nocy było cieplej. I przede wszystkim muszę jeszcze pryskać tą paprykę od robaka, bo przez to, że w tunelu teraz jest cieplej niż na dworzu, to tego robactwa tu jest pełno. Od mączników szklarniowych, czy jakoś tak, nie wiem jak się to nazywało, nieistotne jest to w tym momencie, przez jakieś pchełki, wciorniastki, wszystko teraz tu się pcha i trzeba to po prostu pryskać. No i drodzy widzowie, jeżeli kupujecie warzywka w markecie i tak dalej,
no to kupujcie je jeszcze teraz, no bo mamy ostatnie po prostu dni, żeby dostać polskie warzywa w supermarketach. Papryka już się powoli kończy, będą jej braki, będzie się pojawiała Hiszpania, Holandia, inne takie rzeczy. Pomidor to samo, polskie już niedługo będzie tylko drożał.